Skonstruuj okrąg wpisany w dany trójkąt. Czyli skonstruuj okrąg, który będzie leżał wewnątrz trójkąta i będzie leżał tak, że każdy z boków trójkąta będzie styczny do okręgu. Z takiej definicji, opartej na styczności, nie zawsze da się szybko wykonać odpowiednią konstrukcję. Ale można do sprawy podejść inaczej. Wiemy, że jeżeli okrąg wpisany ma być styczny do każdego z boków trójkąta, to odległość jego środka od każdego z boków trójkąta musi być taka sama i równa promieniowi okręgu. I wiemy też, że półproste będące zbiorem punktów równoodległych od ramion każdego z kątów wewnętrznych w trójkącie to dwusieczne tych kątów. W związku z tym, jeżeli narysujemy dwusieczne kątów wewnętrznych trójkąta, to przetną się one w punkcie będącym środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Te dwa kąty są na oko równe, ale narysujemy dwusieczne dokładniej. Skorzystamy z cyrkla. Trochę mniejszy promień. Środek okręgu umieścimy na boku trójkąta, a odległość od wierzchołka będzie równa promieniowi. Narysujmy drugi taki sam okrąg i umieśćmy jego środek na drugim boku trójkąta. Ale tak, żeby ten okrąg również przecinał ten sam wierzchołek trójkąta. Obydwa te okręgi przecinają się w tym wierzchołku trójkąta. Narysujmy teraz prostą, która przechodzi przez ten wierzchołek i przechodzi również przez drugi punkt przecięcia okręgów. Będzie to dwusieczna kąta wewnętrznego trójkąta. Okręgów nie potrzebujemy, więc możemy wykorzystać je przy drugim kącie wewnętrznym trójkąta. Tak samo, środek leży na boku trójkąta, a okrąg przechodzi przez jego wierzchołek. Drugi okrąg na drugim boku w ten sam sposób. Tutaj, przez przypadek, środki okręgów oddalone są o siebie o długość promienia. Ale nie zawsze tak jest. To zależy od miary kąta wewnętrznego. Ten ma około 60 stopni. Tak jak poprzednio, prosta łącząca punkty przecięcia obydwu okręgów. Ten w wierzchołku trójkąta, i ten drugi. Punkt przecięcia tych prostych to środek okręgu. Jednego z okręgów możemy się już pozbyć, a drugi będzie naszym okręgiem wpisanym. To narzędzie, czyli cyrkiel, samo przybliża środek okręgu do pewnych punktów, do siatki. Ten okrąg przesuwa się sam trochę w prawo. Ale z drugiej strony nie musimy okręgu narysować super dokładnie, jest tu pewien margines na popełnianie błędów. W tym miejscu okrąg powinien być styczny, czyli powinien dotykać boku trójkąta. Tak samo pozostałe dwa punkty styczności powinny być trochę dokładniej skonstruowane. Ale w tym zadaniu ten poziom dokładności wystarcza.